Chcę kontynuować rozpoczęty tydzień temu temat, a mówiłem, no właśnie, o czym mówiłem, a właściwie o kim mówiłem? O Duchu Świętym, tak jest, o Duchu Świętym i niezbędnej z Nim bliskiej społeczności, aby czerpać moc, mieć to duchowe paliwo do tego, aby być świadkiem Jezusa. Potrzebujemy stałej obecności Ducha Świętego, potrzebujemy Jego pomocy, jeśli chcemy i mamy wzrastać i rozwijać się w Jezusie Chrystusie. I tydzień temu powiedzieliśmy o kilku Jego funkcjach, przyjrzeliśmy się biblijnym określeniom Ducha Świętego. Powiedzieliśmy, gwoli bardzo króciutkiego przypomnienia, że Duch Święty jest duchem mocy, abyśmy mogli świadczyć i ogłaszać, że nastał nowy król, jest duchem czystości i prawości, jest duchem posiadania nas, zapieczętowania nas na własność Bożą, jest duchem obecności Bożej w naszym życiu i duchem proroctwa, zdolnością widzenia rzeczywistości tak, jak widzi ją Bóg. I dzisiaj chciałbym, abyśmy kilka kolejnych określeń w Biblii mogli zobaczyć i dowiedzieć się, przypomnieć sobie, kim Duch Święty jest, jaka jest Jego rola i co chce w życiu człowieka robić. Więc Duch Święty to po pierwsze dzisiaj duch przekonania o grzechu. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 werset, gdy Jezus wcześniej zapowiadał swoje odejście i to takie znamienite słowo powiedział dla uczniów na wtedy, dziwne, mówiąc, lepiej dla was, żebym odszedł, bo gdy nie odejdę, to nie przyjdzie Duch Święty, ale gdy odejdę, to przyjdzie Duch Święty, lepszy pocieszyciel niż ja i lepiej dla was, żebym ja odszedł, a on żeby przyszedł. I po tych słowach on mówi, a gdy Duch Święty przyjdzie, to przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I to nam mówi o tej roli, bardzo mocnej i ważnej roli Ducha Świętego w życiu każdego człowieka, dziecka Bożego. Gdy dobra nowina przez posłańców dociera do człowieka, a dobra nowina jest to ogłaszanie nastania nowego władcy, jest to mówienie, że powstał nowy król, Jezus Chrystus, który zwyciężył moce śmierci, moce nieprzyjaciela, podbił królestwo ciemności, wywiódł jeńców na wolność, jest Panem Panów i Królem Królów. I właśnie gdy ta nowina dociera przez posłańców, jakimi my jesteśmy lub innych, którzy do nas docierali z tą nowiną, to właśnie wtedy wkracza do akcji Duch Święty. On zaczyna przekonywać człowieka o własnej grzeszności. On zaczyna przekonywać o braku samowystarczalności własnego usprawiedliwienia, aby dostąpić zbawienia. On zaczyna wzbudzać wiarę w sercu człowieka, że w Bogu wszystko jest możliwe i z Bogiem wszystko jest możliwe. On wzbudza wiarę, że człowiek może być wyrwany z mocy grzechu, mocy uzależnień, mocy i konsekwencji grzesznego stylu życia. On wzbudza wiarę, że człowiek może mieć nowe życie tutaj, nowe to znaczy nowej jakości, z nowym Panem i Władcą, z nowymi wartościami, wartościami Królestwa Bożego, ale także on wzbudza wiarę, że człowiek może mieć życie wieczne tam w niebie, w obecności Bożej, już na wieczność. To właśnie Duch Święty mówi do wnętrza, do serca człowieka, pokazuje jego niedoskonałości, grzechy i grzeszki, wskazuje na źródło rozwiązania, że jest nim tylko i wyłącznie krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie Duch Święty, przemawiając do serca, pozwala rozumieć dzieło Golgoty, to duchowe przesłanie wpływu Golgoty i Krzyża Chrystusa w życie człowieka i ludzkości. To Duch Święty, i to jest Jego rolą, to On asystuje przy duchowych narodzinach każdego dziecka Bożego, każdej osoby, która się na nowo naradza. To On, gdy asystuje przy naszych duchowych narodzinach, chce asystować i być obecny w naszym życiu aż do końca naszego życia.
On staje się takim duchowym opiekunem na całe życie. Paweł w liście do Filipian 1:6 powiedział: a ten, który w was rozpoczął dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusowego. I mówił o Duchu Święty, który wzbudził wiarę w naszych sercach, przekonał nas o naszej grzeszności, wskazał nas drogę rozwiązania, wzbudził wiarę, że to, co Boże Słowo mówi, jest prawdą, pokazał nasz stan grzeszności przed Bogiem i ratunek, jaki mamy w Jezusie i co należy zrobić. I to jest tylko i wyłącznie rola Ducha Świętego. To On przekonuje o grzechu. My, przemawiając do ludzi, często przemawiamy do ich intelektu, do ich umysłu. Staramy się im wytłumaczyć, na czym polega droga zbawienia. Ale to Duch Święty musi przyjść, aby ten intelekt doznał objawienia Bożego i aby to zapadło w serce, aby wzbudzona została wiara w życiu człowieka, że to jest prawdą. My nie jesteśmy w stanie wykrzesać Bożego życia w życiu innych ludzi. My tylko możemy mówić i być posłańcami, a to Duch Święty przekonuje o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. To jest Jego nadrzędna rola przy duchowych narodzinach każdej osoby. On rozpoczął w nas dobre dzieło i On chce je pełnić aż do końca. Chce asystować i być obecny w naszym życiu aż do końca. Dlatego Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu. Po drugie, jest on nazwany Duchem Prawdy. 16 rozdział, 13 werset. Tam było 16:8 Ewangelia Jana, a teraz 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jest nazwany Duch Święty Duchem Prawdy. Rozpoczęte w nas dzieło zbawienia Duch Święty kontynuuje poprzez objawianie nam prawdy Bożej. Prawdy o czym? Prawdy o nas samych. Kim byliśmy bez Chrystusa? Kim jesteśmy w Chrystusie? I kim będziemy w przyszłości? To Duch Święty pracuje w sercu człowieka nowonarodzonego. To On objawia prawdę o Bogu, gdy Go poznajemy. O Jego naturze, o Jego charakterze, o Jego osobie, kim jest, co robi, jak działa, to Duch Święty, gdy czytamy Boże Słowo, bo Duch Święty bardzo ściśle współpracuje ze Słowem Bożym, to On nam to wszystko pokazuje, objawia. To ta prawda jest wyłuskiwana z Bożego Słowa i staje się dla nas objawieniem. I to jest rola Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wprowadza nas w prawdę o przeciwniku Bożym, o diable, o szatanie, o sposobach jego działania, o jego przebiegłości, o jego kłamstwach i oszustwach, bo on jest nazwany ojcem kłamstwa, a Duch Święty jest nazwany duchem prawdy. A więc to Duch Święty obnaża kłamstwo szatana, to Duch Święty obnaża jego oszustwa, to on próbuje wyprostować nasz sposób myślenia, poglądu na temat Pana Boga, na temat diabła, jego królestwa. On mówi nam prawdy o Kościele, jaka jest rola, jak stajemy się częścią Kościoła, jaka jest nasza służba, jakie nasze powołanie, jakie są nasze zadania. To właśnie Duch Święty wprowadza nas w prawdy o życiu codziennym, jak żyć, jak zachowywać się, jak postępować od momentu, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, kiedy nowa natura zaczęła w nas funkcjonować, kiedy się na nowo narodziliśmy. I to, co powiedziałem, Duch Święty używa Słowa Bożego. On je ożywia, On je objawia, On daje również takie wewnętrzne przekonanie, On dotyka naszych serc, On wzbudza wiarę, gdy to Słowo czytamy, gdy tego Słowa się uczymy. To Duch Święty wprowadza nas w prawdy tego Słowa. To Duch Święty objawia nam prawdę Bożego Słowa. Jego rola jest nie do przecenienia. Nie możemy tego zaniedbać. Tak jak nas przekonał o grzechu, gdy się na nowo naradzaliśmy, tak chce nas wprowadzać we wszelką prawdę, abyśmy chodzili w prawdzie. Abyśmy chodzili w prawdzie Bożego Słowa, w prawdzie wartości Królestwa Bożego. Duch Święty również jest duchem synostwa.
W liście do Galacjan, 4:6, czytamy, może nawet wcześniej, że On wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili, a ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych, wołającego Abba Ojcze. Rolą Ducha Świętego jest również potwierdzenie naszego synostwa w Chrystusie. Nowonarodzenie otworzyło nam drogę do synostwa. Staliśmy się dziećmi Bożymi. I Duch Święty daje to potwierdzenie do naszych serc. Daje to poczucie przynależności. Utwierdza nas w synostwie, mówiąc, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje to przekonanie do naszych wnętrz i wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, co wydarzyło się, gdy się na nowo narodziliśmy. Wiemy, że On dał nam prawo, autorytet, zaadoptował nas, gdy przyjęliśmy Chrystusa w grono swoich dzieci. I On to potwierdza w naszym życiu. Mamy tę pewność, że kiedy przychodzi przeciwnik, ojciec kłamstwa, diabeł, i próbuje zrobić coś, co wyprze nas z tego, co złamie naszą wiarę, co wzbudzi wątpliwość, czy naprawdę jestem dzieckiem Bożym, czy naprawdę się na nowo narodziłem, to przychodzi Duch Święty i potwierdza nam i daje przekonanie, mówi: jesteś Synem Bożym, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś córką Bożą, należysz do Jezusa. On daje to przekonanie do naszych serc. I Paweł mówi, że dlatego, że staliśmy się dziećmi Bożymi, synami Bożymi, Bóg zesłał nam Ducha swojego Syna do naszych serc. I ten to Duch w nas woła Abba. A co to słowo Abba oznacza? Tato, tatuś. On pokazuje, jak bliską relację możemy mieć z tym wielkim, potężnym, wydawałoby się niedostępnym dla człowieka Bogiem, Stwórcą. I to słowo pokazuje nam, jak bliską relację możemy mieć, dlatego że staliśmy się dziećmi Bożymi. Dlatego, że należymy do Boga. Dlatego, że jesteśmy synami Bożymi. Dlatego Duch Święty potwierdza to synostwo poprzez to, że możemy zwracać się do Boga: Ojcze, Tato, Tatusiu. On również pokazuje nam nasze dziedzictwo, to duchowe dziedzictwo, które mamy, bo staliśmy się synami. I o tym też Paweł mówi dalej. Jeśli jesteś synem, to również jesteś dziedzicem. I to Duch Święty, Jego rolą jest to, aby pokazywać nam duchowy autorytet, nową pozycję i tożsamość dziecka Bożego, to, co mamy w Chrystusie, kim jesteśmy w Chrystusie. To jest rola Ducha Świętego, który potwierdzając nasze synostwo, mówi nam o dziedzictwie, które w Jezusie mamy. A w Nim mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. W Nim mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, niezbędne do tego, aby czerpać, aby prowadzić zwycięskie życie. A więc to jest rola Ducha Świętego w życiu każdego dziecka Bożego. Po czwarte, Duch Święty jest również duchem pociechy. To duch pociechy. Wracając do Ewangelii Jana, do 14 tym razem rozdziału, czytamy w 16 wersecie: ja prosić będę Ojca, aby dał wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. 14:16. A bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. I później czytamy w 26 wersecie: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Dwa razy Jezus nazywa tutaj Ducha Świętego duchem pocieszenia, duchem pociechy. I to jest także rolą Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego, dziecka Bożego. Gdy zmagamy się z przeciwnościami, gdy trapi nas smutek, gdy przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia, gdy borykamy się i zmagamy w naszym życiu, przychodzi Duch Święty, który pociesza, który wzbudza nadzieję, który wyzwala, który wlewa radość, który pokazuje życie z innej perspektywy, który mówi: damy radę, dasz radę, przejdziesz to zwycięsko, zwyciężysz, pomogę ci,
jestem Twoim pocieszycielem, jestem obok, aby Ci pomagać, aby Cię błogosławić, aby Cię wspierać. Dasz radę. Diabeł przychodzi i mówi, Ci się nie uda, nie masz szans, zapomnij o tym. A Duch Święty od razu przychodzi i w kontrargumencie mówi, dasz radę, z Bogiem wszystko jest możliwe, masz moje słowo, masz wsparcie Ducha Świętego, masz wszystko, co jest Ci potrzebne do tego, aby przejść dane doświadczenie zwycięsko. I to jest rola Ducha Świętego. Stąd tak ważne, abyśmy z Nim mieli społeczność, aby On mógł w naszym życiu okazywać się duchem pociechy, duchem zachęcania, duchem inspiracji, duchem pocieszenia. On jest najlepszym pocieszycielem. I tutaj Jezus dwa razy mówi o Duchu Świętym, że jest pocieszycielem. Po piąte, Duch Święty to duch edukacji, nauczania, nauki. W tym 26 wersecie czytaliśmy, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego. On jest również nauczycielem, on jest najlepszym nauczycielem. Uczy nas nowego życia, uczy nas, jak się zachowywać, uczy nas, co robić, a czego unikać. On mówi, zrób to tak. On mówi, zrób to w ten sposób. On przestrzega, mówiąc, uważaj, to jest niebezpieczne dla Twojego życia. On chce pouczać nas w każdej dziedzinie naszego życia, abyśmy byli kompletni, pełni, wyedukowani, abyśmy wiedzieli, jak w Królestwie Bożym funkcjonować, jak w Królestwie Bożym żyć, w jaką wartością żyć, co robić. Po to jest nam dany Duch Święty. Abyśmy wiedzieli, jak żyć. Duch Święty zainteresowany jest każdą dziedziną naszego życia. On nie jest tylko zainteresowany duchową dziedziną naszego życia, a reszta go nie interesuje. On chce, aby Słowo Boże wpływało na każdą dziedzinę naszego życia, na nasze myśli, na nasz umysł, na nasze uczucia, na nasze ciało, na wszystko. On chce stawić nas przed Chrystusem w doskonałej formie. W liście do Tesaloniczan jest napisane 5:23, aby nasz duch, nasza dusza i nasze ciało przygotowane były na przyjście Jezusa. Aby nasz duch, nasza dusza i nasze ciało przygotowane były na przyjście Jezusa. I Duch Święty w każdej z tych dziedzin chce wpływać na nasze życie. On chce, abyśmy odbierali naukę od Niego, abyśmy uczyli się od Niego. On chce, abyśmy nauczyli się poruszać w nowym królestwie, w nowej rzeczywistości. On jest takim przewodnikiem po mieście, po duchowym mieście w naszym życiu, gdy przechodzimy do nowego królestwa, gdy stajemy się obywatelami nowego królestwa, królestwa światłości, to Duch Święty pozwala nam się poruszać właściwie. On pokazuje, jak żyć. On pokazuje, jak postępować. On nas uczy. On jest najlepszym nauczycielem, aby w każdej dziedzinie naszego życia następował rozwój i progres. Abyśmy stawali się podobni do Jezusa. Abyśmy upodabniali się do naszego wzoru, do Jezusa, naszego Pana, Zbawiciela. Jest to rola Ducha Świętego. On nas uczy, aby w każdej dziedzinie naszego życia następował rozwój i progres. Także w tym wersecie Duch Święty nazwany jest duchem przypominania, że nie tylko nauczy was wszystkiego, mówi Jezus, ale również dodaje i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. On nas uczy, a gdy zdarza się nam zapominać, a zdarza się nam zapominać, bo tak jest, wielokrotnie zapominamy, to Duch Święty przychodzi i przypomina. To Duch Święty przychodzi do Ciebie i mówi, pamiętasz o tym słowie, które czytałeś? Pamiętasz to kazanie, które było zwiastowane i wygłoszone? Pamiętasz o modlitwie, którą zanosiłeś? Pamiętasz, gdy powiedziałeś, że chcesz być otwarty i chcesz w praktyczny sposób objawiać miłość wśród braci i sióstr? Odwiedź tą i tą osobę. On przypomina nam o rzeczach, które przed Bogiem składaliśmy, deklaracje, które zanosiliśmy.
On przypomina o tym, abyśmy się o kogoś pomodlili. Abyśmy, gdy stoimy w modlitwie przed Nim, mogli powiedzieć: Duchu Święty, co jeszcze? I On nam może przypomnieć sprawę, osobę, kogoś, kto się zmaga z czymś. I On nam przypomina o tym, abyśmy mogli się modlić. On przychodzi do nas i zadaje to pytanie: pamiętasz? Mówiłeś tak, ślubowałeś to, obiecywałeś, zarzekałeś się. Ja chcę Ci pomóc to wypełnić. Ja chcę stanąć z Tobą, aby Ci pomóc wypełnić, abyś był wykonawcą słowa. Abyś nie był słuchaczem, a wykonawcą słowa. I po to mamy Ducha Świętego, który chce nas w tym wspierać, chce nas w tym udoskonalać, chce nam przypominać o rzeczach, które wiemy, a zapominamy, o rzeczach, które deklarowaliśmy, a nie pamiętamy. Jego rolą jest właśnie także przypominanie wszystkiego, co usłyszeliśmy, co zdobyliśmy, aby to nie zostało odłożone na półkę w naszym życiu, ale abyśmy tym żyli, abyśmy to wprowadzali w życie, abyśmy stawali się wykonawcami Bożego Słowa. Tak więc nie możemy przecenić roli Ducha Świętego w naszym życiu. Bóg przeznaczył Ciebie i mnie do zwycięstwa. Sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zwyciężać. To musimy sobie jasno powiedzieć. O własnym paliwie daleko nie zajedziemy, jak tydzień temu mówiłem, bo przyjdzie moment, że to paliwo się wykończy. Musimy podejść do źródła, do Ducha Świętego i wziąć te duchowe paliwo, aby jechać dalej, aby iść dalej, aby docierać dalej. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie zwyciężać, ale mamy wspaniałą osobę, jaką jest Duch Święty. On nam chce pomagać, On nas chce wspierać, On nas chce prowadzić w tym orszaku zwycięstwa w naszym życiu. Dlatego też w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, bracia i siostry w Jezusie, potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy Jego obecności i Jego działania w naszym życiu. To słowo greckie użyte na określenie Ducha Świętego to parakletos. Oznacza kogoś stojącego obok, gotowego zawsze do pomocy. On jest, Jezus o tym powiedział, będzie wśród was i w was. Gdy się na nowo narodziliśmy, jest w nas, ale jest też obok, jako partner, który chce nam pomagać, który mówi: Andrzej, przejdziesz to zwycięsko. Andrzej, pomogę Ci. Andrzej, jeśli tylko chcesz, jestem chętny, ażeby Cię przeprowadzić przez tą sytuację. Andrzeju, damy radę, zabieramy się do pracy. Nad tym musisz jeszcze popracować. W tym jeszcze nie jesteś upodobniony do Jezusa. W tym nie domagasz. Jestem gotowy, aby Ci pomóc. Czy chcesz? Ja mówię: tak, Duchu Święty, pomóż mi. Przemieniaj mnie. Prowadź mnie. Chcę być efektywnym w świadczeniu o Tobie. Chcę być odważny, śmiały. Ucz mnie tego. I gdy takie nastawienie mamy do Ducha Świętego, On zawsze przyjdzie, bo On jest osobą, która stoi obok, zawsze chętna i gotowa do pomocy. To od nas zależy, na ile Ducha Świętego jest w naszym działaniu i w naszym życiu. Od nas zależy, na ile Go zapraszamy i przyzwalamy działać w naszym życiu. Na ile pozwalamy się Jemu prowadzić w naszym życiu. To wszystko jest dla Ciebie i dla mnie. I Duch Święty jest gotowy, aby Tobie, bracie, Tobie, siostro, nam, Kościele Jezusa, pomagać i wspierać, wyposażać, prowadzić i błogosławić. Bo Bóg nas powołał w Jezusie do zwycięstwa. I chce, abyśmy w Jezusie odnosili to zwycięstwo. A to zwycięstwo jest możliwe tylko poprzez działanie Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego działania i wpływu na całe nasze życie, na każdą dziedzinę naszego życia, po to, aby być efektywnymi świadkami Jezusa, po to, aby chodzić w autorytecie i namaszczeniu Bożym, po to, aby zwyciężać w potyczkach, które w naszym życiu mamy. Potrzebujemy mocy i obecności Ducha Świętego w naszym życiu. A Duch Święty, to co dzisiaj powiedzieliśmy, jest duchem przekonywania o grzechu, duchem prawdy, duchem synostwa, duchem wszelkiej pociechy, duchem nauczania i przypominania. On jest po naszej stronie i chce nas wspierać i prowadzić w naszym życiu. Skorzystajmy z obecności Ducha Świętego i obietnicy,
którą Jezus zawarł dla swojego Kościoła. Amen.